Radio Pryzmat. Para, 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 Radio Pryzmat. Buch Travel. W środę od 18. Witam wszystkich, nazywam się Bohodar Mekyciuk. To jest program Buch Travel. Dzisiaj porozmawiamy o Królestwie Norwegia, kraj, który fascynuje dzikością natury, potężnymi górami i nordyckim mrozem. Moimi gośćmi są podróżnicy, znani jako Hasające Zające, którzy prowadzą blog podróżniczy na stronie internetowej hasającezające.com. Są autorami książki Hasające Zające w górach, Justyna i Krzyścian. Witam. Cześć, dzień dobry. No, takie pierwsze pytanie zaczniemy. Jak długo mieszkacie w Norwegii? Znaczy, to jest tak naprawdę chwilowa przygoda, bo wyjechaliśmy na rok czasu i zostaniemy w Norwegii do czerwca przyszłego roku. Tak, a już jesteśmy 4 miesiące. 4 miesiące. Dlaczego wybraliście taki mrożny kraj, a nie jakiś ciepły? Znaczy, to z tym mrozem to nie jest aż tak źle, bo my na co dzień mieszkamy w Krakowie. Jak porównywaliśmy sobie klimat, to w Stavanger, do którego się przeprowadziliśmy, to średnia roczna temperatura tutaj jest raptem o stopień niższa. Więc tak naprawdę tej zimy tutaj na wybrzeżu, ta zima nie jest taka mroźna, ona nie jest taka siarczysta, ostra. Jest chyba troszkę łagodniejsza niż to, co mamy w Polsce. A czy jest coś, co nie podoba wam w Norwegii? Jakieś wady? Generalnie w tym roku było bardzo kiepskie lato. Tutaj przynajmniej na wybrzeżu. Lipiec był bardzo deszczowy, tak jak nastawialiśmy się na super wędrówki po górach, to generalnie można było chodzić w kaloszach i pelerynie. Ta pogoda była nie taka, jak sobie wymarzyliśmy na początku. Teraz jest ładnie, prawda? Jest fajnie, wyżowo, nie pada. Jednakże to tylko do weekendu. No i czekamy na zimę, gdy jeszcze robi się coraz ciemniej. Tutaj mieszkamy na południu Norwegii, więc tutaj nie będziemy mieć takiej nocy polarnej, ale jest zauważalnie ciemniej niż w Polsce. Na przykład jasno robi się około 8 dopiero teraz, tak naprawdę. My się zderzyliśmy z troszkę innym światem. Ta Norwegia troszkę inaczej wygląda, inaczej kwestie kulturowe, kwestie dostępności jedzenia. Jedzenie jest jakby dużo węższe, na półkach w sklepach jest dużo mniej rzeczy, asortyment jest dużo mniejszy. Mi się wydaje, że jakby wysłać Norwegów do takiego oszołu? To tak, takiego większego sklepu w Polsce, to mam dosiadowego, to by chyba zwariowali. Więc dla nas, gdzie my byliśmy troszkę na troszkę innej diecie, troszkę do innych rzeczy przyzwyczajeni, to był szok. Drugim szokiem to była kwestia tego, że my przyjechaliśmy tutaj z końcem czerwca i nagle się okazało, że słońce zachodzi tak gdzieś koło godziny koło północy, koło pierwszej, więc de facto mieliśmy bardzo duże problemy, żeby zasnąć, żeby przyzwyczaić się do tej wszędobylskiej jasności, do tego, że nie ma nocy, nie widać gwiazd. No ale myślę, że to jest kwestia czasu, że tak naprawdę się przestali przyzwyczaić. A zaczniemy mówić o turystach, o Norwegii bardziej w takim temacie. A za co turyści kochają Norwegię właśnie tak? Chyba za naturę, za piękne widoki, za krajobrazy, za te niepowtarzalne fiordy. Za dzikość, za to, że tak naprawdę bardzo mało rzeczy nas tutaj ogranicza. I tak naprawdę możemy prawie że w każdym miejscu sobie rozłożyć namiot, możemy się rozbić, możemy spokojnie, legalnie spędzić tą noc. I tak naprawdę kwestie tej takiej wizualności, tak jak te fiordy wyglądają, jak ta natura tutaj jest, jest oszałamiająca. Lodowce w zasięgu ręki, góry, których ściany spadają do tafli morza. No niesamowicie wygląda kraj. Mówiąc o dzikości, czy Norwegia jest bardziej taka trudniejsza i dzika, czy bardziej cywilizowana pod względem infrastruktury? Na pewno nie ma schronisk. Na pewno nie ma tak wykreślonych szlaków, jak to mamy w Polsce.
Bardzo często te szlaki w górach prowadzą, są przez torfowiska, czyli jest bardzo mokry teren. Wydaje mi się, że one też mogą być tutaj sporym wyzwaniem, ponieważ bardzo często startujemy z poziomu morza, więc musimy wejść całkiem dobry kawałek do góry. Drogi tak, no i kwestia tak naprawdę też komunikacyjna, ponieważ jeżeli te w teorii widzimy na mapie, że to jest, nie wiem, 100-200 kilometrów, mamy tą świadomość, że w Polsce jest autostrada, że możemy jakby w miarę sprawnie sobie przemknąć między dwoma środkami, to tutaj jest bardzo dużo ograniczeń. Tutaj zazwyczaj droga wygląda tak, że jest ograniczenie 70-90 km bardzo często. A jeszcze ze względu tak naprawdę na to, że to są dość potężne mandaty i staramy się jakby pilnować tej prędkości, ta droga jest długotrwała. Tak, i na pewno jeśli turysta przyjeżdżający do Norwegii chce wyjść gdzieś poza utarty szlak, poza te najbardziej popularne miejsca, musi się przygotować. Jak wspomniał Krystian, tutaj nie ma czegoś takiego jak w Polsce, że mamy super kolorowo oznaczone szlaki, dokładnie wytyczone schroniska, gdzie możemy kupić jedzenie, przespać się. Tutaj są takie chatki, które zazwyczaj są puste, są w nich jakieś podstawowe środki, jakieś jedzenie, drobiazgi, ale turysta musi się naprawdę przygotować do każdego wyjścia. Ja tak słyszałem, że Norwegowie szanują naturę swojego kraju. Tak bardziej, no, czy to prawda jest? Jak najbardziej. Norwedzy są dumni ze swojej natury i tego, że ich kraj jest taki piękny. Wyznają taką zasadę friluftsliv. To jest taka zasada życia na świeżym powietrzu i poszanowania natury. Tutaj jakby nie ma czegoś takiego, że się śmieci, że te śmieci gdzieś są, to jest normalne i dzieci są tego uczone od małego, że śmieci się ze sobą zabiera, że nie niszczy się tej trawy, nie rozrywa się kępek, nie rzuca się tym. Oni bardzo cenią naturę i tak samo wszystkie firmy, które tutaj działają, mają, to im państwo narzuca, że muszą wprowadzać jakieś rozwiązanie proekologiczne, szanować naturę i naprawdę idą duże pieniądze. Mimo tego, że jest ich tak mało, to bardzo duże środki wkładają na ochronę przyrody, natury, zwierząt. Tak na przykład moja firma zajmuje się ochroną wydr. Na przykład, bo koło jednej z fabryk znajduje się rodzinka wydr i kiedy wydry się rozmnażają, jest to otoczone terenem ochronnym. Jest taki cały projekt do tego i Norwegowie no bardzo, bardzo szanują swoją naturę. Jacy są teraz Norwegowie? Jaki mają temperament? Słyszałem, że lepiej nie denerwować Norwegów. Czy to prawda? To znaczy denerwować. Tutaj wszyscy są tacy bardzo wyciszeni, bardzo spokojni, opanowani. Nie ma czegoś takiego jak u nas, że ludzie się emocjonują. To wszystko jest spokojnie, powoli, na wszystko mamy czas. Nie ma żadnych takich ekscesów. Ludzie są bardzo przyjaźni, uśmiechają się na ulicach, tworzą takie małe społeczności. Tego może nie ma tutaj w tym naszym mieście, ale w miasteczku obok. Na przykład niektóre ulice mają swoje święta, ludzie organizują grille na przykład, albo wspólne sprzątanie. Jest taka, nie znam nazwy tego zwyczaju, gdzie po prostu ludzie z jednej społeczności mieszkający w sąsiedztwie spotykają się razem, jedni załóżmy robią paróweczki na grillu, inni kanapki, tak wspólnie spędzają czas, później razem sprzątają, śpiewają piosenki. Tutaj ludzie bardzo dużo śpiewają takich lokalnych piosenek, to jest też takie ciekawe. Też jest jakby dużo spokojniej na drodze, z tego co zauważyliśmy, mimo wielu ograniczeń. Często my, bojąc się o mandaty, jedziemy no, naprawdę wolniej niż Norwegowie. To do tej pory chyba nie, może raz się zdarzyła sytuacja, że ktoś faktycznie nam mrugał światłami, żebyśmy przyspieszyli, albo tak podjeżdżał bliżej. Natomiast zazwyczaj jest tak, że każdy trzyma dystans, ludziom się nie śpieszy. Pieszy na drodze zawsze ma pierwszeństwo. Jest troszkę inna kultura jazdy. Zdecydowanie jest tak. Mamy wrażenie, że jest bezpieczniej, spokojniej. W nocy nie ma też żadnych awantur. No po prostu cisza i spokój. Mm-hmm. A jakie właśnie, czy są zagrożenia jakieś dla życia i zdrowia, na przykład turystów i mieszkańców Norwegii? Chyba niedźwiedzie na Svalbardzie. Znaczy, śmiechem żartem. Tutaj w Norwegii bardzo rzadko są barierki gdziekolwiek. Tak na przykład wiele punktów widokowych są to wodospady, czyli patrzymy z krawędzi urwiska na drugą stronę. Barierki są sporadycznie. Tak jakby w niektórych miejscach najbardziej popularnych, tak jakby, no chyba nie wiem, no powiem, no selekcja naturalna, prawda?
Znaczy to też chyba zaczyna się od najmłodszych lat, ponieważ my mamy teraz obraz tego, jak wygląda przedszkole norweskie versus tego, jak wyglądało przedszkole w Polsce. Szczerze powiedziawszy, na początku byliśmy mocno zdziwieni, bo nagle się okazało, że dzieciaki, faktycznie pod okiem opiekunek, tutaj zawsze jest ktoś, kto zerka na nie, ale takie 4-5-latki spinają się po drzewach, kopią szpadlem w piaskownicy, takim dużym, ostrym. Bawią się widłami, takimi normalnymi widłami, regularnymi widłami. Pytają się w pracy, czy to jest normalne, że dzieci bawią się widłami. Tak, dzieci tutaj u nas od najmłodszych lat żyją w zgodzie z naturą. Dobrze, co to jest trolunga? Trolltunga, przepraszam. Trolltunga. To jest chyba jeden z takich najbardziej popularnych miejsc w Norwegii. Jest to tak zwany język trolla. Czyli taka skałka w kształcie no języka w zasadzie, wysunięta lekko ponad obrzeże, ponad skałę. I ona się cieszy ogromną popularnością. W te wakacje kolejki po to, żeby tylko wejść sobie na ten punkt widokowy i zrobić zdjęcie, to trzeba było czekać godzinę bodajże. No, czy widać, że tak naprawdę Norwegia się cieszy ogromną popularnością i teraz jak my podróżowaliśmy latem tutaj po fiordach, to faktycznie ogrom kamperów i ogrom turystów jest może nie przerażający, jest po prostu jest bardzo, bardzo ich dużo. Jeszcze dodam jedną rzecz o tu kulturze, co Krystian wspomniał, że godzinę czeka się na zdjęcie. Tutaj po prostu ludzie grzecznie stoją w kolejce, nikt się nie wpycha, każdy ma swój czas i wszyscy czekają, każdy może sobie zrobić to piękne jedno zdjęcie. To jest takie, mi się to bardzo podoba. No to jest kultura, tak naprawdę. A jakie są ciekawe miejsca, ale mało odwiedzone przez turystów, możecie polecić? Odwiedzone? Mało odwiedzone. To może być jedna z dróg widokowych na północy, w rejonie Jotunheimen. Jest to dawna, stara droga, nazywa się to Gamle Strynefjellet. Mogę to wymawiać niepoprawnie, gdyż ja nie znam norweskiego. Jest to górska droga z szutrem i wiedzie przez piękne jeziorka. Było to jedno z takich bardziej pustych miejsc, które odwiedzaliśmy w wysokim sezonie turystycznym i naprawdę nas zauroczyło. Tak jakby wydawało nam się, że to jest Kirgistan, a nie Norwegia. Znaczy, wydaje mi się, że bardzo fajnym pomysłem jest sobie wykreślić parę punktów na mapie, do których chciałoby się dotrzeć, a następnie pozwolić się zgubić na drodze. Czasami gdzieś skręcić w jakiś... bo będzie tabliczka, bo będzie strzałka, bo coś nam podpowie, że może jednak warto odbić na przykład w prawo tutaj, a nie jechać za nawigacją prosto. I my tak w ten sposób jakby też docieramy do takich czasami mega fajnych miejsc, takich bardzo przyjemnych, sielankowych, poza utartym z szlakiem. Gdzie można zobaczyć zorzę polarną w Norwegii? Wszystko zależy od tego, jak mocne są rozbłyski na słońcu i w tamtym tygodniu była potężna zorza i Pech chciał, żeby ją genialnie widać z Polski. Ja widziałem zdjęcia robione z Podhala, z Małopolski. No cudowna zorza. U nas były chmury, więc z jednej strony faktycznie my jesteśmy jakby predysponowani przez lokalizację do tego, żeby częściej oglądać tą zorzę, natomiast niestety ta część, znaczy nie wiem jak jest na północy Norwegii, natomiast, bo my mieszkamy w Stavanger, więc tutaj jest ten klimat dość często morski, dość często taki chmurzasty, deszczowy i dużo rzadziej jakby możemy oglądać zorze, aczkolwiek jest i polujemy. Tak, więc, ale jeśli ktoś jest miłośnikiem i jego marzeniem jest zobaczenie zorzy polarnej, najlepiej jest udać się na północ, do Tromsø, Bodø czy na Lofoty. Tam już to prawdopodobieństwo jest większe, bo miasta są bardziej na północy, więc zostają tylko te chmury. A czy są w ogóle miedwiedzi polarne, białe? Na Svalbardzie. To jest wyspa jeszcze powyżej Tromsø. Jeżeli mnie pamięć nie myli, jest tam więcej niedźwiedzi polarnych aniżeli mieszkańców i poza obręb ta miasteczka
nie można się nie można opuszczać zabudowań miasta bez długiej broni. Czyli strzelają w tych niedźwiedzi, tak? No, taka... Chyba, tak, no nie wiemy, no ale jednak to jest dla bezpieczeństwa, gdyż tych niedźwiedzi jest tam bardzo dużo. Bardzo dużo, czyli jest niebezpieczna też taka rzecz tam. Tylko niedźwiedzie polarne są na Svalbardzie, na północy. Tam, jeśli chodzi o niedźwiedzie, jest niebezpiecznie. W kontynentalnej Norwegii niedźwiedzi polarnych nie ma. Nie ma też chyba brunami. Tak. W Norwegii może kilka, gdzieś tam przy Szwecji. Jeżeli chodzi o drapieżniki, to człowiek jest tak. Tak samo owce tutaj pasą się wszędzie, bo nie ma wilków. Przynajmniej tutaj. Możliwe, że gdzieś tam na północy czy gdzieś są, ale tutaj nie ma psów pilnujących owce. Owce po prostu cały rok są, te takie górskie owce, są cały rok na zewnątrz i nikt ich nie pilnuje. No, oczywiście lepiej to wszystko zobaczyć na własne oczy niż tylko usłyszeć. Dlatego zapraszam wszystkich do podróżowania nie tylko Norwegią. Teraz możecie zaprosić naszych słuchaczy do siebie na stronę internetową. To zapraszamy wszystkich, jeśli chcecie podróżować po Polsce, chodzić po górach, a nie tylko, jeśli macie w planach, nie wiem, wojaże do Azji Centralnej czy do Szkocji, zapraszamy na hasajancezajance.com. Ja właśnie też zapraszam naszych słuchaczy do przesłuchania naszych powtórek na stronie internetowej radioprysmat.pl. Ja nazywam się Bohodar Makiciuk. Dziękuję bardzo.